strony Marta z bloga Życie Między Wierszami i dzisiaj mam Wam do pokazania nowości książkowe, które trafiły do mojej biblioteczki od czasu ostatniego Bookhaulu, czyli chyba od końca sierpnia albo od początku września. Jakoś tak publikowałam ostatni Bookhaul na kanale. Także już nie przedłużając, bo książek jest 11, przechodzimy już do pokazywania. Jakoś zaraz na początku września zamówienie zrobiłam wcześniej, ale na początku września do mnie dotarło. Było to moje pierwsze zamówienie na Book Depository. I zamówiłam tam recenzowaną już na kanale książkę Sylvie Plath, czyli The Bell Jar oraz It Ends With Us, Colleen Hoover. Tej drugiej książki jeszcze nie czytałam, także nic o niej nie mogę powiedzieć, aczkolwiek na zagranicznym Bookstagramie i gdzieś tam na jakichś zagranicznych stronach widziałam opinię, że jest to jedna z najlepszych książek tej autorki, o ile w ogóle nie najlepsza. Także no, jestem bardzo ciekawa, mam nadzieję, że mi się spodoba. Natomiast jeśli chodzi o Szklany Klosz, to moja opinia o tej książce jest na moim blogu i na kanale, także gdzieś tutaj na górze nade mną będzie odnośnik do tego filmu, jeżeli macie ochotę go obejrzeć. Nie wiem, czy te książki będę Wam pokazywać w takiej kolejności, w jakiej do mnie przychodziły, bo nie do końca też to pamiętam. W każdym razie jakoś też we wrześniu dotarła do mnie książka od wydawnictwa Czwarta Strona i jest to Serce z Bibuły Karoliny Wilczyńskiej, czyli czwarty tom cyklu o Jagodnie. Mimo że ten poprzedni tom tak nie za bardzo mi się podobał, to wracam do tej historii z sentymentu, ponieważ tutaj akcja rozgrywa się w moich okolicach, w Górach Świętokrzyskich, w Kielcach, w Zagnańsku, czyli w takiej, no powiedzmy, wsi obok Kielc. Chętnie wracam do tej historii i tutaj ten czwarty tom, muszę przyznać, że już był lepszy niż ten poprzedni, chociaż nadal nie jest to, co było w pierwszym tomie, który naprawdę bardzo mi się podobał, ale czytało się to przyjemnie i to podobno jest zakończenie tej serii. Jeśli macie ochotę dowiedzieć się, co sądzę dokładnie o tej książce, to ją również już recenzowałam na blogu, także linki będą wszystkie w opisie na dole, jak zwykle. W wrześniu udało mi się także wygrać w konkursie na fanpage'u Oli z bloga Aleksandra Czyta, tutaj gdzieś będziecie mieć adres jej bloga, 2 tomiki poezji bałkańskiej. Nie wymówię nazwisk tych autorów, ponieważ nie znam ani chorwackiego, ani drugi autor jest chyba z Macedonii, o ile dobrze pamiętam. Tak te tomiki wyglądają. One są o tyle fajne, że poza tym, że mamy tutaj oczywiście polskie wersje tych wierszy, to mamy również ich tłumaczenia na angielski. A jakby jeszcze komuś było mało, to po wersji polskiej i po angielskiej znajdziemy również wersję oryginalną, czyli chorwacką i macedońską. Także no naprawdę wydanie jest super, bardzo mi się to podoba. Czytałam zaledwie kilka wierszy z tych tomików, na razie nie chcę się nic na ten temat wypowiadać. Zresztą ja w ogóle nie lubię mówić o poezji, bo wydaje mi się, że poezji trzeba czuć, każdy odbiera ją inaczej i nie da się jej tak naprawdę ocenić. I teraz już na pewno przechodzimy do października, ponieważ wszystkie te książki, które mi pozostały, przyszły do mnie albo w październiku, albo już nawet w listopadzie. I w październiku odwiedziła mnie Aga z kanału i bloga Kariba, wcześniej Moda na Czytanie, możecie ją znać. I poszłyśmy razem do księgarni Tak Czytam u mnie w Kielcach i Aga kupiła sobie Jane Eyre, o ile dobrze pamiętam, a ja książkę Poślij Chociaż Słowo. Jest to historia miłosna mieszkańców Moskwy, która została napisana na podstawie autentycznych listów. I jest to podobno bardzo, bardzo wzruszająca książka, w każdym razie takie opinie o niej słyszałam i dlatego w ogóle się nią zainteresowałam, bo to nie jest tak, że weszłam do księgarni i po prostu tytuł przykuł moją uwagę, tylko ja już kiedyś o tej książce słyszałam i była mi bardzo ciekawa, więc kiedy zobaczyłam ją za chyba 14 zł, czy jakoś tak, w twardej oprawie, no i jest to książka, którą już kiedyś chciałam przeczytać, także no nie wahałam się i no dobra, trochę się wahałam, bo tam chyba jeszcze jakieś dwie inne wybrałam i zastanawiałam się, którą z nich kupić, bo nie miałam wtedy pieniędzy, żeby kupić wszystkie trzy. No ale właśnie padło na Poślij Chociaż Słowo, jeszcze jej nie czytałam, ale mam nadzieję, że to będzie naprawdę piękna i wzruszająca opowieść o miłości. Jesteśmy gdzieś na półmetku tych moich zdobyczy z ostatniego czasu. Teraz mam Wam do pokazania książki, które dotarły do mnie w ramach współpracy z księgarnią Tania Książka. I są to trzy pozycje. Pierwsza z nich to Pejzaż bez kolców, Sylwii Mróz. Meksyk słońcem malowany, jest to reportaż z podróży do Meksyku. I jeszcze ta książka jest przede mną, ale właśnie będę się za nią zabierać na dniach, ponieważ skończyłam już jedną książkę właśnie od taniej książki. Dlatego następna w kolejce jest ta. Także na razie nic Wam nie mogę powiedzieć. Ja bardzo lubię reportaże, bardzo lubię czytać o innych krajach, innych kulturach, dlatego zawsze chętnie sięgam do takiej tytuły i myślę, że tutaj się nie rozczaruję. Także jestem bardzo ciekawa, co takiego w tej książce znajdę. Następna książka to jest perełka, po prostu perełka, perełka i już chyba wszyscy ją macie, a przynajmniej większość z Was. Jest to ilustrowane wydanie Harry'ego Pottera, tym razem jest to Komnata Tajemnic. Kamień filozoficzny oczywiście już mam. Zresztą kamień filozoficzny pokazywałam we swoim pierwszym bookhaulu, który był jednocześnie moim pierwszym filmem na kanale. Dostałam go wtedy od chrzestnego na urodziny, a tym razem właśnie zdobyłam ten egzemplarz od księgarni Tania Książka. Co tu dużo mówić? To wydanie jest przepiękne. Zastanawiam się tylko, jak zrobią te grubsze części, no bo jeszcze, okej, trzecią sobie powiedzmy wyobrażam, bo jeszcze nie jest taka gruba. Ale jak zrobią czwartą, a przede wszystkim piątą część, żeby to się zmieściło właśnie wraz z ilustracjami? Nie mam pojęcia. Ale jak tutaj możecie zobaczyć na tych przebitkach, te ilustracje naprawdę zapierają dech, po prostu są niesamowite.
No, tak jak już kiedyś mówiłam, myślę, że jest to obowiązkowa pozycja dla każdego potromaniaka. Ostatnia książka od księgarni Tania Książka jest również pięknie wydana, ale co ważniejsze, ma też świetną treść, bo akurat ją już przeczytałam. I jest to biografia jednego z najsłynniejszych, nie tylko polskich, ale również światowych himalajstów. Mowa oczywiście o Jerzym Kukurce. Kilka razy na moim kanale już przewijały się książki o takiej wysokogórskiej tematyce, także no tej pozycji również nie mogłam sobie odmówić, ponieważ jest to coś, co mnie naprawdę interesuje. Coś, co chciałabym kiedyś robić, aczkolwiek zdobywanie 8000ników leży na razie w sferze takich bardzo odległych marzeń, ale nie wykluczam, kto wie co przyniesie przyszłość, na pewno bardzo bym chciała spróbować. Biografia jest bardzo dobra, jeszcze nie ma jej recenzji na moim blogu, ale na pewno będzie, także jeżeli się pojawi, to uzupełnię opis. I jeżeli interesujecie się tym tematem, to naprawdę książkę gorąco polecam, bo jest bardzo dobra i naprawdę godna uwagi. A ponadto w środku zawiera wiele naprawdę pięknych fotografii, ma również piękną taką wklejkę tutaj z górami. I też ma fajnie oznaczone rozdziały, bo pod każdym rozdziałem jest grafika góry i tak samo strony są oznaczone, także wydanie tej książki jest naprawdę rewelacyjne, jest to oprawa broszurowa. Ostatnie trzy książki to są już Zdobycze z listopada, moje zamówienie na Arosie, które sobie, nie na Arosie, na nieprzeczytane.pl, które sobie całkiem niedawno zrobiłam. I jest to książka Harukiego Murakamiego Sputnik Sweetheart, o której już troszeczkę mówiłam w poprzednim podsumowaniu miesiąca, bo wtedy zaczęłam ją czytać. Miałam wcześniej egzemplarz z biblioteki, ale zaznaczyłam tam trochę cytatów, zresztą już je, już tak powiem, przeniosłam do tego swojego egzemplarza. Dlatego postanowiłam kupić sobie tą książkę, ona nie była jakoś bardzo droga, bo chyba kosztowała coś około 17 zł. Recenzja tej książki jest na moim blogu, także linki znajdziecie w opisie. Drugi mój zakup w tym zamówieniu to jest Fight Club. Jest to książka, którą chciałam przeczytać już bardzo dawno. W telewizji kilkukrotnie widziałam jakieś urywki filmu, nigdy go nie widziałam całego od początku do końca. I w ogóle chciałam go obejrzeć, no ale zwykle mimo wszystko robię tak, że czytam książkę, dopiero potem oglądam film, mimo że to nie jest jakaś moja złota zasada. No i ponieważ chciałam tą książkę przeczytać od dawna, to pomyślałam, że właśnie teraz jest dobry moment, żeby ją sobie zamówić. Jak powiedziałam, tak zrobiłam. I trzecia książka, z której się strasznie, strasznie cieszę, bo jest to klasyk i trochę mi wstyd, że jeszcze do tej pory go nie przeczytałam. Jest to amerykański klasyk. Mówię tutaj o Zawód Drozda Harper Lee. Mam wrażenie, że jestem ostatnią osobą na świecie, która tej książki nie przeczytała, ale na pewno zmienię to w najbliższym czasie. Albo jeszcze w listopadzie, albo zaraz na początku grudnia. Jak tylko uporam się z tymi egzemplarzami recenzenckimi od taniej książki, to na pewno właśnie za tam się zabiorę. Nie mogę się doczekać, słyszałam mnóstwo pozytywnych opinii na temat Zawód Drozda i no wiem, że to jest jedna z tych książek, które z pewnością mnie nie zawiodą. I to by było na tyle, jeśli chodzi o te moje zdobycze. Jak mówiłam, jest ich 11. Całość prezentuje się w ten sposób i jest strasznie ciężka, dlatego pozwólcie, że już ją odłożę. Dajcie znać, czy którąś z tych książek czytaliście, czy którąś polecacie, czy może nasze opinie są rozbieżne odnośnie niektórych książek. Jak zwykle czekam na wszystkie wasze komentarze i na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!